Cześć, czołem ludziska, zaczynamy dzisiaj nową serię z gry Valheim. Nowy początek, moi drodzy, zaczynamy świeżakiem, całkowicie od początku. Postaram się wam podrzucić jakieś ciekawe newsy, może jakieś tipsy, które wam się przydadzą. Jeśli nie graliście, to zagrajcie, naprawdę polecam. A teraz możemy ruszać w drogę. Świat wikingów nie będzie na nas czekał. Dobrze, wylądowaliśmy w tym pięknym kręgu ofiarnym. Czy jak go zwał, tak go zwał. No trzeba ubić tych pięciu bossów. Na razie za nikogo się nie będziemy brali, bo jesteśmy gołodupcami. Oczywiście nasz wspaniały kruk przyjaciel Ugin zawsze mówi nam mądre rzeczy. Czasem warto go poczytać, chociaż tak na dobrą sprawę ten tutorial nie jest jakoś zbyt rozbudowany, tak? Jeśli chodzi o tego kruka. O proszę, już mamy chatkę na dzień dobry i pszczoły na dzień dobry. Bardzo fajnie. No dobrze, byłoby trzeba coś ogarnąć, jakieś patyki, coś uklepać z tego. Czy tu są jakieś patyki? Czy jestem w stanie... A tak, ja jestem w stanie boksami ściąć to drzewo. To super. Wspaniale, możemy już zrobić maczugę. Jak będziemy tylko mieli dość drewna. Oczywiście nie będziemy się ruszali kompletnie z biomu łąka na samym początku, tak? A z przyczyn wiadomych, no trzeba się dochrapać jakiegoś uzbrojenia, żeby w ogóle szaleć i tak dalej, nie? O, proszę, malinki. Świetnie, świetnie, już sobie jedną zaaplikujemy oczywiście, co by nam życie trochę podeszło do góry. O, pozbierajmy te maliny. O, ty mi jeszcze coś powiesz, tak? Fajnego. Co ty mi powiesz? O żywności. No super, chłopie. Ja to wiem, że trzeba jeść, żeby mieć dużo życia. No i staminy przy okazji też, tak? Aha. Ładnie wpadają te umiejętności na początku, jak się jest zwykłym negusem bez niczego. No później to już jednak te punkty lecą trochę wolniej. Dobrze, czy tu są jakieś gałęzie w tym lesie w ogóle? Dobra, możemy zrobić maczugę. Albo zrobimy sobie siekierę, jak tylko znajdę. O, grzyba. Bierzemy drugie jedzonko. Jedzonka oczywiście można zjeść trzy różne sztuki. Ich premie się oczywiście sumują, tak? Więc dobrze jest tego pilnować. Im więcej życia, z tym większymi zakapiorami można zadzierać, tak? O, proszę, dziki. Dziki na razie dla mnie są wyzwaniem. Może nie do pokonania, ale wolę do nich na razie nie podchodzić. O, jest kamyk. Super, bierzemy kamień. Kamienny topór, właśnie o to mi chodzi. Co potrzebuję? Jeszcze trochę kamieni. Jest drewno, świetnie. Jakiś ubogi w kamienie ten las, wam powiem. Albo po prostu ja mam problemy z oczami, no ale... O, tak to już bywa. O, jakieś grzyby tu widzę, super. Dużo grzybów i gałęzie. Bierzemy wszystko. Na początku wszystko się przyda. Dobra, to jak już tak ganiam, to może bym rozeznał coś tu tematu. Stamtąd mnie przyniósł to ptaszysko. Wylądowaliśmy tu będzie Eiktyr, pierwszy boss, ale na niego trzeba się przynajmniej delikatnie uzbroić. No a jeśli chcecie wiedzieć, jak ubić bossy, to możecie rzucić okiem na mój poradnik. Tam ubijam wszystkich pięciu, pokazuję co i jak, tłumaczę co i jak, także polecam. Dobra, mamy drewno, super, drewna dużo. O, jest, widzę kamień. Ile my ich mamy? Trzy. Jeszcze jeden i będzie siekiera. Będziemy rządzić na wsi. Chociaż maczugę to ja już bym mógł zrobić. Nie pogardzimy. Pewnie, że nie. W razie czego. Jakby mnie tu jakieś straszne dziki chciały napaść czy coś. Dobra, tego drewna by było dość. Ja bym chciał jeszcze kamyk jakiś.
O, tam widzę kamyk. Jest kamyk, super, świetnie. Kamyk potęgi. Dawaj kamienny topór. Teraz będziemy szaleć z toporem. Dobrze byłoby się też wydostać. O, tam widzę jakieś jasne światło. Może tam będzie... może tam będzie jakieś morze czy coś, nie? Dobrze się jest jednak osiedlić blisko morza. Chociaż nie, widzę, że tam są jeszcze większe polany. Nie o to mi chodziło. No polany ładne oczywiście. Takimi rzeczami się nie gardzi, ale nie tego szukamy, tak? Kurde, panie, dzików po sam sufit. Czy ja dam sobie radę z dzikiem? Jak to w ogóle wyglądają obrażenia teraz? 15 cięcia, 12 w maczudze. Chodź tu. O nie, co, już uciekły? Ale za to kamienie zostały, dobra. Bierzemy kamulce. Chociaż jak patrzę, no ładna polana, można by tutaj było ustanowić jakąś siedzibę, myślę. Nie byłby to głupi pomysł. Jest ładne, wysokie miejsce, w którym można by się było urządzić. W taki czy w inny sposób. Spoko, dobra. Drewno mamy mało, żeby w ogóle robić cokolwiek. Musimy na pewno stworzyć młotek. To na 100%. Tak, ja wiem, że ja to mogę robić. Kruk oczywiście mi doradzi. Ty mi doradzisz, co ty mi... Tak, wytworzony młot i stół warsztatowy, tak jest. Musimy stworzyć stół warsztatowy, przykryć go dachem, żeby w ogóle... żeby móc w ogóle cokolwiek na nim robić. Może ja bym się przykleił do tego pseudodomku. Nawet jakaś skrzynka tam jest. Co to było? O. Co my tu mamy? No nic ciekawego. Póki co. Bursztyn i strzały. No okej, dobrze. Dobrze, ja to rozumiem jak najbardziej. No ja bym tu musiał warsztat postawić, tak? Czy to jest w ogóle fajne miejsce na pierwszą bazę? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Przykleimy się do tego budynku, ale ja potrzebuję drewna. To może jak drewno, to las, myślę. Takie moje pierwsze skojarzenie. A, tylko tego drzewa to ja chyba nie rąbnę, bo to jest pewnie dąb. Bo jest wielki, tak, i to jest dąb. To mnie nie obchodzi. O, tu jakiś namiot. O, i proszę, jeszcze pszczoły do tego. Odnowimy żarcie. Udało się? Kurde, super, udało się. Udało się machnąć. O, jeszcze mroczniak, tak? Chodź, panie mroczniak. Dobra, pierwsze koty za płoty. Żywica wpadła, pochodnie możemy robić. Także superancko. Dobra, trzeba ściąć jakieś drzewa. Potrzebujemy drzewa. Potrzebujemy drewna właściwie i... Będziemy budowali dom. Co nie jest prostą sztuką, jeśli chodzi o grę w Valheim. Bo niestety prawa fizyki niekoniecznie pokrywają się z tymi... ze świata realnego, tak? No kurde, naprawdę, że nie miała kłodo, już idzie upaść, nie? Dobra, co to tu wypadło? Aha, nasiona buka. No na razie mi się nie przydadzą, ale niech będzie. Aha, czyli ja mogę to ściąć. No, że mnie ta kłoda nie zabiła, to jest normalnie cud nad Wisłą, nie tyle wam powiem. Zawsze można rąbać kilka rzeczy naraz. To jest nawet spoko. No, panie pieńku. Coś pan taki twardy. Twardy pień. Dobra. Mamy go. Jeszcze tą kłodę dojedziemy. Jest, super. Dobra. Mamy to.
Uwaga, kłody, dobra. O, to jest brzoza. Brzozy też póki co nie zetniemy. Do tego trzeba mieć jednakowoż lepszy sprzęt. Chociaż teraz jak myślę, to nie wiem, czy budowa domu w tym miejscu jest dobrym pomysłem. Można by było trochę pozwiedzać, rozejrzeć się nieco. I na przykład zbudować się na skraju kilku biomów. O ile byłyby takie tutaj, to bym nie pogardził. Przynajmniej, żebyśmy mieli niedaleko do Czarnego Lasu. To by też nie była głupia opcja, tak? Siedzieć sobie spokojnie na łąkach, żeby nas w nocy nic zbyt poważnego nie zeżarło. A wypady w dzień robić do Czarnego Lasu. I tak sobie myślę, że właśnie to nie jest głupi pomysł. Że ubijmy tę kłodę. Kurczę, jaki ja tam widzę duży dom. Albo mi się wydaje po prostu przede mną. Teraz go zauważyłem. Można byłoby go na chwilę zaadaptować. Zobaczmy, co to też jest za cudo tutaj. O, mamy jakieś maliny, super. Też pewnie zabierzemy. Oho. Dobra, pszczół tu nie ma. Za to mamy krzemień, mamy jeszcze jedną pochodnię, mamy więcej strzał, którym się nie przydadzą, bo jeszcze nie potrafię... nie potrafię zrobić łuku. Dobra, ale to za chwilę. Dobrze, pobiegajmy trochę. Tu są jakieś sarny, spoko. O, panie. I grzybobranie. Genialnie, super. No teraz jak tak pomyślę o tym właśnie, budowa domu na łączeniu kilku biomów, to może być dobra opcja. Jest to dobra opcja i nie najgorsza, myślę. Żeby póki co właśnie się usadowić w takim miejscu. Jeszcze dobrze by było blisko morza, a wręcz nad morzem. Na końcu łąki, ale blisko... A, czekajcie, zepsuła mi się siekiera. No to cię zbiorę maczugą, chodź tu. Trzeba podskillować praktycznie każdy rodzaj broni, ale maczuga na pewno w przyszłości się przyda. Bo trzeciego bossa, moi drodzy, no trzeba łupać maczugą. Taki surprise. Dobra, gdzieś biegniemy. Tego nie wiem gdzie. Gdzie jesteśmy? Dalej jesteśmy na łące. Zeszliśmy tutaj. Dobra, no ciśniemy. Ile ja tam z ciężarem stoję? Nawet nie najgorzej, jeszcze mogę zbierać różne tałataństwo. Którym się tu gdzieś po drodze. O, jest kamień. Pewnie bierzemy kamień. Kamieni nigdy dość, drewna też. Co mi, panie kamyczku, powiesz, że co? Dobra, nie wiem o co chodzi. Jakiś rzekomy kawałek historii. Dobra, mamy to. O, maliny też bierzemy. Właśnie. Trzeba się odnowić. Dobra, znowu jakaś bardzo otwarta przestrzeń. Dobra, ja wiem, że ja praktycznie tutaj kółko zrobiłem, ale dobra. Kurde, jaka fajna klimatyczna w ogóle polana. Zwłaszcza z tym kręgiem kamieni tutaj. Co my tam mamy? Co ja tam widzę ciekawego? O, proszę, jest woda. Czyli mamy tu jakiś progres. Tylko pytanie, czy ta woda to jest morze, czy to będzie jakaś rzeczka albo jezioro. Jezioro wewnętrzne. Bo takie psikusy też się zdarzają.
Takie psik... O, ale dobra, ale widzę, że tam jest czarny las, bo widzę iglaki. Kurde, super. Jeszcze jeśli to miejsce... O, to chyba nie jest połączone z morzem, albo jest. Tam się muszę przebiec, zobaczyć. Tu widzę jakaś chatka. Tu już się zaczyna czarny las. Oho. Gdzie na razie się zapuszczać specjalnie nie będziemy. O, nawet widzę, że tam jest... Tam jest menhir. A on mi powie, że o, witamy cię w czarnym lesie, wejdź, a dostaniesz w pierdziel. Dobra, zróbmy tutaj przebieżkę wzdłuż tego, powiedzmy, pseudo-jeziora. Mam nadzieję, że nie jest to jezioro. Jeśli to nie jest jezioro, to będzie super. O, Nixa. Pewnie tak, mięsko będzie. Dawaj mięsko. Cholero. Nie mam mięsa. Dlaczego? A nie, co to jest? A nie, to jest krzemień. Krzemień oczywiście też się przyda. Z niego będzie można zrobić lepszy... lepszy topór. Aha, no i tutaj już wchodzę w czarny las. Co jest? Aha, przynoszę wieści. Ty tu gdzieś jesteś, tak? Ale żeś się chłopie schował, panie kruku. No tak, czarny... Jedziesz, cholero, ty. Tak. Że niby to nie powinienem wchodzić, póki nie pokonam Eiktyra, tak? Ale jak to jest, że tu już całkiem się zaczyna czarny las? Że tak bardzo, bardzo? Tu widzę jakieś te niksy cholery. Ale, one shot, super. Jest mięsko, jest, ogon niksy, super. Ojej. No nie, no pokazuje mi, że... Aha, no z tej strony są łąki, okej. Okay. A, no dobra, tu jest jakaś zrujnowana wioska. Kurde, no spoko. Myślałem, że to będzie bliżej tam jakoś... bliżej do morza, że to będzie morza. To jednak jakaś taka rzeczka, jeziorko, pseudo, coś w tym stylu i nic poza tym. Co tu mamy? Tu jest kilka jakichś domków. W których co? W których jest pusto. Ale za to maliny rosną, tak? Dobra, jak myśmy się daleko zapuścili? Tutaj... Aha, czyli tu mogę wrócić prosto w razie czego do Eiktyra. No spoko. No nie wiem, no wydaje mi się, że jak pójdę prosto, to powinienem dojść tam gdzieś do morza. No w którymś kierunku to morze musi być, tak? Przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Może to morze gdzieś tu jest. I że nic póki co mnie nie zeżre. Przecież jesteśmy na łąkach, więc tutaj co najwyżej mogę wpaść na mroczniaki albo dziki, więc... No i sarny oczywiście. Co pan Kruk mówisz? Warunki pogodowe. No dobrze, ja wiem. Ja wiem, ale nie umrę, spoko. Jeszcze przynajmniej. No kurde, jak na złość, żebym morza nie mógł znaleźć. Niemożliwe są to rzeczy. Dobra, zobaczymy co teraz. Czy znowu jakaś wielka polana? Tak, wychodzi na to, że tak. Kolejna zresztą. Dobra. Tu był czarny las, łąki, tu jest czarny las, tu gdzieś w tym miejscu, tak? Odnawiamy jedzonko, no i jedziemy dalej z tym tematem. Chodź panie mroczniak,
A ty chamie, ty. I znowu więcej pustego terenu. Super. Tam mamy dziki. Ale chyba tam widzę wodę. Ta, słyszę plusk, super. I co tam jest? I czyżby tam jeszcze domek stał? No proszę, kurde. Ale bonusik, świetnie. Nie będzie trzeba się tak męczyć z budową domu. Zaraz sobie to tu ładnie obejdziemy. Kurde, ale fajne głazy. O. Na nich można byłoby dom zbudować. No. Bo nie wiem, czy wiecie, takie głazy też mogą robić za fundament. Możecie budować na nim. Super sprawa. Dobra, jesteśmy przy morzu. Super. Jest tu jakiś domek, to też bardzo super. Cicho. No i zaraz myślę, że sobie tutaj urządzimy. No szkoda, że drzwi nie są z drugiej strony. Ale to się da oczywiście zmienić. Dobra, co? O, proszę, nawet skrzynka jest. Kolejna pochodnia, oczywiście, bo tak bardzo mi się przydadzą te pochodnie. Jak to tu wygląda? No, jakie upuczone, no co zrobić? Dobra, dawaj, panie. Zaraz sobie tutaj mykniemy warsztacior. Może nie z tej strony, bo ja się tych drzwi w ogóle pozbędę, tak? Zróbmy to w ten sposób. O, kurde, proszę bardzo. Panie Kruku, gdzie pan żeś mi tu wleciał? No ja wiem, stół warsztatowy, w tym stole możemy budować. Wszelakie różności, możemy oczywiście wszystko naprawiać. To też jest wspaniałe. Wypij krew. Wypija krew, łamie czaszki i zwiastuje śmierć. Tak jest, ostrzejsze niż skała. Skała znaczy się, jest to topór skrzemienia. Oczywiście sobie go zaraz zrobimy. Nie pogardzimy. Lepiej się nim będzie walczyło oczywiście. O, drewna żeśmy trochę nazbierali. Mamy też królową pszczół. No to super, super. Na pewno ognisko będzie trzeba jakieś machnąć i nieco tutaj przebudować, myślę. Jak to tu wygląda? Pozbądźmy się tego, pozbędźmy się tego. Super, zaraz sobie tu jakieś drzwi wstawimy. O, proszę bardzo, jakie ładne drzwi. Idealnie. Najlepsze drzwi ever. Tu sobie zrobimy ścianę, no kurde panie. Full impreza. W razie czego to ja bym tu mógł... Co ja tu jeszcze mogę zrobić? No oczywiście muszę przecież zrobić ognisko. Tak, zaraz zrobimy ognisko. I proszę otworzyć. O, czy ja potrzebuję tu te drzwi? Chyba nie. Ja tu nie chcę drzwi, ja sobie tu wstawię po prostu ścianę. Super. I domyślam się, że tak, że ja się tu zaczadzę w ogóle w tym miejscu. Będzie trzeba powiększyć nieco tę chałupkę. Różne. O proszę, jest ognisko. Aha, no tak, przecież ognisko musi być na ziemi. No oczywiście, że tak. No ale przecież może być na zewnątrz, tak? Nam tu w niczym jakby nie przeszkadza. Zrobimy sobie jeszcze to. Proszę bardzo. I sobie usmażymy małe co nieco. Co ja mam? O, ja mam jeszcze jeden ogon Nixy, także spoko. No i właśnie, ja mogę sobie już zawczasu nawet ul postawić. Taka prawda. Pewnie pszczoły szczęśliwe. Pszczoły śpią. No to bardzo dobrze, niech pszczoły śpią. Już nie? O, jest. Pyk, pyk, super. Zaraz sobie to upieczemy. Dobra.
Jak ty domku wyglądasz? No niespecjalnie oczywiście. Właściwie nie wiem dlaczego to zrobiłem. No dobra, niech będzie, że tak. Jeszcze się podpaliłem, super. Ale blisko mamy wodę. Ok. A co to jest? To jest buk. Ja bym ten buk zawczasu ściął. Wpadnie trochę drewna z niego. Mam nadzieję, że nie przewróci się na ten bidny domek. O, na szczęście się udało. No, faktycznie się udało. God damn it. No, tego się nie spodziewałem, wam powiem. Dobrze. Kurczę, jeszcze mi świniak już atakuje. Jak tak można? Dobra, ja wiem, że zginąłem, halo. Śmierć dodano do kompendium, spoko. Dobra, to będzie trzeba zrobić na pewno na skróty. Żeby tam dobiec. Panie dziku, idź pan w cholerę. No, przynajmniej przebiegniemy się obok miejscówki Eityra, tak? Jemu będzie trzeba... Co on potrzebował? Panie dziku, idź pan w cholerę. Tak, ja wiem, że tu muszę złożyć odpowiednią ofiarę i wtedy... wtedy przyjdziemy Eityra. On potrzebuje trofea z jelenia. Tak, na pewno potrzebuje z jelenia. Wtedy można go przyzwać. Ogólnie boss jako taki bardzo prosty. No ładne miejscówki, ładne widoki. Szkoda, że nie zdążyłem postawić łóżka, żeby się tam odrodzić. Weź, spadaj dziku. Odwaliłbyś się już. No nie, no jakoś chyba daleko nie mamy, bo bardziej na przełaj to mogę wziąć z tego co widzę. A no patrz, że się nie odwalisz. Cholero ty. Pano wściekły dzik. Ej, spadaj. Nie, tam musimy biec. Kurde, jeszcze jeden dzik, no. Zjedzmy sobie malinę. Może coś tu nadgonimy. O, jeszcze maliny. A, ale ty chamie. Tak, żebym ja tam w ogóle zdążył dobiec. No, pani stamino, proszę się regenerować. Kurde. Bo mnie dzik zaraz zje. No ale kurde, strasznie uparte zwierzę, no. Cholera jedna francowata. No zresztą z drugiej strony mam za... mam za swoje, nie? Spodziewałem się, że śmierć nadejdzie, ale że aż tak szybko. No to tego się nie spodziewałem. Dobra, trzeba się wziąć za siebie. Łóżko od razu postawić. Nawet bez zastanowienia. Przepraszam. W razie czego, bo nie widzi mi się bieganie za każdym razem kilometrów. Trzeba zrobić jakiś sensowny pancerz. O, jakieś grzyby są, super. Biegnie jeszcze ten dzik za mną. A, już się chyba odwalił. Dobra, to chociaż grzyby mogę pozbierać.
kurde, ja aż takich kilometrów zrobiłem. Niesamowite. Dawaj, ziomuś. Zjedz grzyba, będzie ci lepiej. Dobra, dość tego zbierania. Trzeba dotrzeć do domu. Jak bardzo prowizorycznego, ale zawsze to dom. Normalnie, już się witał z gąską, a go tu kłoda ubiła. No ale dobra, chociaż kondychę podbijemy. Nie ma dramatów. Okej, piękny krąg kamieni. Super. Co tu mamy? O, krzemień też weźmiemy na drogę. Tak się dać normalnie sponiewierać, jak tak można. To na pewno byłoby też trzeba zacząć polować na jakieś zwierzaki. Tam niksy niksami oczywiście, ale przydałoby się ubijać dziki. O, skrawki skóry. O, jak najbardziej. Dobra, mamy pieńka. Spoko, tu nam się pali. Pszczoły szczęśliwe. Pszczoły są szczęśliwe, no to zajebiście. Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Dobra, ogarnijmy tę chałupę. Trochę mała jest, więc na pewno dobrze byłoby, po pierwsze, ją trochę naprawić. Skrzynka. Ja tej skrzynki tutaj w tym miejscu nie chcę akurat. Może tutaj jakieś panele damy. Czy ja tu jestem w stanie się wkleić jakoś pod ten warsztat? No, chyba raczej średnio. Dobra, trzeba te włości jakoś poszerzyć. Tu widzę, że to w ogóle nie ma podparcia, ten fundament. Panie, kto to panu budował? Sypie się cała chałupa. Co za ruina, dajcie spokój. Warunki mieszkaniowe dramatyczne. Dobra. Na razie będzie git. Chociaż i tak to będę musiał rozmontować poniekąd. Zaraz to tu ogarniemy, proszę bardzo. Tu sobie zaraz metraż powiększymy. Tu byłoby dobrze chyba jakieś podparcie zrobić, mi się wydaje. Jak to zrobimy? Jak tam w ogóle wygląda dach? Dach się nieco sypie. Raz, że się sypie, to jest taki... No, trochę nisko, nie? Zaraz to ogarniemy. Panie, to nie może tak wyglądać. Drzewo się pozbiera, super, fajnie. Dobrze. Naprawmy dachówkę. I zróbmy sobie tutaj dach. Chyba nie ten. Nie, no jak to jest postawione? Aha, bo to jest ten szczyt. Dobra, kurde, teraz łapię, o co chodzi. Teraz jakby ma to większy sens. Myślę, że jak się machnie... Dobrze trafiłem.
Chyba średnio. Tak. I tak, dobra, teraz myknijmy tu ścianę. Aha, i tu wejdzie połówka, mam rozumieć, tak? Idealnie, czyli tak możemy też zaczynać. Nie podłoga, panie, co pan mi tu mówisz? No, no już nie tak tragicznie. Nie tak tragicznie to wygląda. I tutaj sobie damy taką oto. Proszę bardzo. Surpryza. Jeszcze to trzeba to chyba trochę przykryć. Tak widzę. Tak. Tu sobie zaraz damy schody. Co by tam widzieć w ogóle? Widzieć, co się robi. Teraz nam się młotek zepsuje. Dobrze, pełne naprawianko i możemy włazić na dach. Chodź, panie, drewno. O, mamy drewno, dobra. Aha, i tam musimy, żeby to wyglądało tak, jak powinno. O, właśnie, coś takiego. No, szopa, jak się patrzy. Nie wiem, jak wy. Ale na pierwszą miejscówkę, jak znalazł. Nad morzem. Może być. Okej. No dobra. Zajmijmy się rzeczami ważnymi. To znaczy uzbrojeniem. Nie jakie uzbrojenie. Halo, rzeczy ważne. Rzeczy ważne to jest łóżko. Bo znowu skończę cholera wie gdzie. Tu, żeby było blisko ognia, tak? Bo łóżko musi być przy ogniu. Tak. Damy sobie tutaj przy wejściu. Pewnie, że tak. Co? Aha, ty mi powiesz, że tak. Odpoczynek dla znużonych. No pewnie, że tak. Stół rzemieślniczy. Oczywiście przeniesiemy, damy tutaj. I tak jak mówiłem, trzeba zająć się poważnymi rzeczami. Najpierw się naprawimy. Więcej nie musimy. Trzeba było upolować jakieś w ogóle zwierzaki. Najpierw może coś zjeść. Dobra, to mamy. Czy ja mogę już skrzynię? Pewnie, że mogę. Skrzynia jest z drewna po prostu, więc sobie już jakąś tu skrzynkę postawimy. O, niepotrzebne. Ta łatajstwa się tutaj powrzuca. O, właśnie, jeszcze mam ogon z Nixy. Kurde, pewnie, że tak. Zaraz sobie go ciemniemy. Dobra, rozejrzyjmy się po tym, co my tu mamy. O, krzemienie, pewnie. Bierzemy krzemienie. Ale trzeba upolować. Trzeba na pewno upolować. Jakieś dziki. No i teraz rozumiem, że pewnie żadnego dzika w okolicy nie uświadczysz, człowieku. Proszę bardzo, mówisz i masz. Dzik jak się patrzy. Kurczę, mogłem sobie tarczę zrobić. O, i mogę też łuk robić. Kurde, zaraz to opanujemy. O, i tratwa też wchodzi. No tak, też możemy już tratwę budować, super. No ale póki co jakoś średnio... Średnio mi się widzi wyprawa za morze. Chodź, panie dziku. I knurze opasły. Ono tu. O kurde, uber dzik. Kto by pomyślał. Weźmy mięska z niego dostali, super. Zara się tu wyposażymy w łuk. O, tylko go zrobię. Tarcza pod ręką to też nie jest głupi pomysł.
Nie, to są kamienie. Paweł, kamieni się toporem nie ciosa, pamiętaj. Dobra. Co ja potrzebuję na krótki łuk? Kurde, 8 skrawków, aleście mnie dobili. To jeszcze bym musiał jakieś dziki upolować. A jak starczą? Wielka drewniana tarcza potrzebuje też skrawki skóry. Ale można sobie już machnąć stylówę. To na tarczę bym miał. No dobra, ja na razie nie potrzebuję. Nie potrzebuję jakby tarczy. Ja bym wolał jednak ten łuk ze względu na polowania na jelenie. Bo ich skóra jest ważna, to raz. I no jeszcze będziemy potrzebowali trofeów. Będziemy potrzebowali trofeów, żeby odpalić Aethyra, tak? Żeby go w ogóle przyzwać. Żeby mu nakopać. Dobra, pobujamy się tu po lesie. Może tu jeszcze jakieś dziki... No nie, no jelenie. Co tu mamy? Tu mamy krzemień. Właściwie krzemienia to też nigdy dość. No i tak szczerze wam powiem, zastanawiam się, czy twórcy będą w ogóle mieli zamiar wprowadzić na przykład rybołówstwo wcześniej. Bo wydaje mi się, że raczej powinna to być rzecz jedna z tych podstawowych, nie? Bierzesz patyk, bierzesz kawałek jakiegoś tam sznurka i zaczynasz sobie tam łowić ryby, nie? No wiadomo, że to tak naprawdę prosto nie wygląda, no ale wiecie o co mi chodzi, nie? Że jednak to łowienie ryb powinno być dość takie początkowe. Na dobrą sprawę teraz wygląda to w ten sposób, że no trzeba znaleźć handlarza gdzieś w czarnym lesie, o ile w ogóle w którymś jest, no i od niego kupić dopiero tą wędkę, tak? Więc no nie jest to takie proste. Chodź tu, mroczniak. No. Dobrze, ale ja nie chcę mroczniaków, ja chcę dziki. Dziki. Mamy jelenia na przykład, tak? Jakby ktoś chciał. Ale to nas tutaj nie ratuje. Tam jest mroczniak. Co my tu mamy? Kolejna jakaś wioska. Tu chyba nie byłem, mi się wydaje. Czy jest tu coś ciekawego? Tu mamy pusto. Kurczę, myślałem, że chociaż jakieś pszczoły będą czy coś, a tu lipa. Jest stare rozwalone wyro. Nie, no to mnie nie interesuje. Kurczę, ja w sumie mogłem oswajać te dziki. No. Kurczę, były blisko mojego domu. Mogłem sobie spróbować oswoić te dziki, nie? Przynajmniej w międzyczasie właśnie tego biegania w poszukiwaniu innych dzików mogłyby mi się oswoić. Było ich tam kilka, to może by mi się też i małe dziczki zespawnowały, nie? No kurde, przedtem to był dzik na dziku, a tu teraz ani jednego, no wiecie co? Hop się nabiegło, nogi go bolą. Dejcie spokój. Wydaje mi się, że tu powinna być skrzyneczka. Jest tam skrzyneczka. O, to w ogóle są drzwi, tak? No proszę, i grzyby. No, o proszę bardzo. Pióra pochodnia. Właściwie te pochodnie... Jak dla mnie to one sobie tu mogą zostać. Słyszałem niksy. Jo, i proszę bardzo, jest dzik. Chodź tu, dziku. Umieraj, Franco. Mamy mięso, skrawki skóry, super. O, tu jest dzik. Jest dzik. Jeszcze jeden dzik tam pływa, tak? Ono, panie dziku.
Dobra, wracamy do domu. Mam trochę mięsa do upieczenia. Skrawki skóry są na łuk zajebiście. Zaraz zrobię strzały i będzie można polować na jelony. Pewnie, że tak. Jak tylko... Gdzie ty jesteś? Niksa, chodź tu. I jak tylko się upoluje parę jelonów, jak będą trofea, zrobię tarczę i można właściwie brać się za pierwszego bossa, za Iktyra. Niektórzy powiedzą, że może za szybko, ale ja powiem, że akurat nie, bo ja polecam Iktyra ubić wręcz na samym początku, jak tylko szybko właściwie dostaniecie w łapy swoje tarcze. Bo tego bossa można po prostu starczować i tyle. Wszystkie jego jakby ataki, tak? I bo on wali piorunami, napieprza tymi swoimi rogami i tak dalej, i tak dalej. I jego można całkowicie właśnie znegować tarczą. Więc nawet nie trzeba być jakimś koksem, nie trzeba mieć super sprzętu, żeby się za niego zabierać. A profity są oczywiste w postaci Killoffa. Bo z jego właśnie twardego superporoża można zrobić Killoff. I wtedy oczywiście już zaczyna się zabawa, jak wszyscy wiedzą, bo każdy ciśnie do czarnego lasu jak może, bo tam jest oczywiście brąz, nie? A jak brąz, no to już jest w ogóle, przepraszam, miedź. Miedź i cyna i z tego robimy brąz. Wytapiamy. No ale to jeszcze kawałek drogi przede mną. Dobra, jesteśmy w domu. Czy moje pszczoły są zadowolone? Mam nadzieję, że tak. A znowu się podpaliłem, nie? Ja nie wiem, czy to jest jakoś dziwnie to ognisko ustawione, czy co? No, o, mamy miodek, super. Biorę miodek, pewnie, że tak. Ale najpierw łuk. Co wy? No ja drewna nie mam, no chyba sobie żartujecie. Zrobię się mięso, zaraz spali pewnie. Chociaż no z dzika się jakąś chwilę gotuje, nie? A nie, jest już. No nie, naprawdę chyba jest jakoś dziwnie ustawione to ognisko, że ciągle do niego włażę. Dobra, zetnijmy tego buka. Weźmy z niego drzewo. I zrobimy sobie łuk. O chłopie! A bo znowu była kurde kraksa, nie? Kurde, tak duże to było, aż mi na domek spadło, no. Chyba dziury mi w dachu porobisz, halo. Super, jest 10 drewna. Ciekawe czy mięso się już chyba skopciło. A nie, nawet się udało. Proszę, kto by pomyślał. Myślałem, że będzie swajczone. Krótki łuk, pewnie, że tak. Bierzemy krótki łuk i z tegoż łuku już będziemy sobie polować. No ale oczywiście jeszcze bym potrzebował strzały. Dobra, upieczmy to mięso. Piekło się? Jeszcze nie. Upieczmy to mięso. I można położyć się spać. Nieprzypisane łóżko. Łóżko wymaga dachu. Kurde, wiecie co? Dajcie spokój. Załamaliście mnie teraz. Jednej dachówki mi brakuje i już, że niby dachu nie ma, nie? To jest nieludzkie traktowanie wikingów. Dajwaj młotek, panie, chłopie. No, mam nadzieję, że już ci lepiej. Można spać? Pewnie, że można spać. Zajebiście. Drzwi sobie zamkniemy. Cyk. I można iść spać. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że przygody Javoria Wikinga wam się spodobają. Jeśli tak, zostawcie coś po sobie. Subek, łapka. Oczywiście jak najbardziej mile widziane. Pomoże mi to oczywiście w rozwijaniu kanału. A jeśli chcielibyście pogadać, wpadnijcie na moją stronę na Facebooka albo zostawcie komentarze pod tym filmem. Także ode mnie na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.